Dzień dobry, Nordic Walkerzy. Witam Was na czwartym treningu i zapraszam do kolejnych zmagań. Jeśli dobrze liczę, to do naszego spotkania w Puszczy Kampinoskiej 21 maja zostało jeszcze oprócz dzisiejszego treningu treningów 10, więc mamy co robić, bierzemy się do pracy. Na dzisiaj zaplanowałem trening i ćwiczenia na mięśnie brzucha i na mięśnie posturalne. Mięśnie, które w życiu codziennym, tak w życiu codziennym, jak i szczególnie w czasie naszych treningów nordic walkingowych, są nam potrzebne do tego, żebyśmy przy długim kroku i przy długich wymachach ramion łatwo utrzymywali równowagę. Oprócz tego zbliża się sezon letni, więc będziemy zrzucali zimowe kożuchy i trzeba będzie pokazać brzuchy, więc żeby nie było obciachu, bierzemy się do pracy. Oprócz ćwiczeń na mięśnie brzucha zrobimy sobie dzisiaj też przygotowanie do naszego wyzwania kondycyjnego, więc zaczynamy tradycyjnie od rozgrzewki. Zapraszam. W rozgrzewce trzy ćwiczenia. Pierwsze to zamaszyste skręty tułowia z energicznymi wyrzutami ramion bokiem w górę nad głowę. Kije złap po obu końcach i wykonuj szybkie skręty raz w jedną, raz w drugą stronę. W momencie unoszenia ramion w górę przeciwna noga odrywa się delikatnie od ziemi i kontakt ma tylko palcami. Drugie ćwiczenie to naprzemienne skłony raz do jednej, raz do drugiej nogi. Kolano może być wyprostowane, ale możesz je też utrzymać w lekkim ugięciu. Nie chodzi nam tutaj o to, żeby rozciągać bardzo nogi, co o to, żeby rozruszać w jedną i w drugą stronę mięśnie tułowia z zaznaczeniem już na mięśnie brzucha. Trzecie ćwiczenie to skręty tułowia w opadzie. Kije odkładamy na ziemię, tu się nam nie przydadzą. Wykonuj szybkie, naprzemienne skręty tułowia raz w jedną, raz w drugą stronę, sięgając ręką od nogi do nieba. Ćwiczenie możesz wykonać zarówno na nogach wyprostowanych, jak i przy kolanach ugiętych. Znów nie chodzi nam tutaj o znaczne rozciąganie kończynek dolnych, bardziej o rozruszanie mięśni brzucha i tułowia. Pierwsze ćwiczenie wzmacniające na mięśnie brzucha, które dzisiaj wykonamy, to skłony boczne. Zanim przystąpisz do ćwiczenia, weź sobie proszę do serca wskazówkę jednego z naszych nordic walkingowych ekspertów. Spinaczka pośladki i brzuch. Dokładnie tak. W czasie wykonywania tego ćwiczenia brzuch i pośladki w pozycji wyjściowej już powinny być napięte. Nie robimy tego ćwiczenia na luźno, tylko cały tułów jest napięty, przygotowany. Tak, by jak najlepiej w tym ruchu wyizolować oddziaływanie na mięśnie brzucha. Wykonamy dzisiaj 3 serie tego ćwiczenia po 15 powtórzeń na każdą stronę, czyli 3 razy 15 powtórzeń na każdą stronę. Natomiast pierwszą serię potraktujcie bardzo ostrożnie i z wyczuciem, tak żebyście wykonali to ćwiczenie powoli, nie za głęboko, tak by każdy z Was poczuł, jak, na ile może je wykonać i jak ono wpływa na Wasz kręgosłup. Jestem pewien, że z każdym kolejnym ruchem poczujecie dobre oddziaływanie tego ćwiczenia na mięśnie brzucha. Drugie ćwiczenie, które na dzisiaj zaplanowałem, wykonujemy już w parterze, więc znajdźcie sobie jakieś fajne miejsce, gdzie będzie wygodnie. No i będzie to deska, ale w podporze na wyprostowanych ramionach. I teraz uwaga, moi drodzy, wytrzymujemy tyle, ile kto może. To nie jest to ćwiczenie
trzeba potraktować bardzo indywidualnie. Wytrzymasz 20 sekund, świetnie. Wytrzymasz 30 sekund, super. Wytrzymasz minutę, doskonale. To ćwiczenie można sobie wykonywać bardzo często samodzielnie i stopniowo dokładać czas. Kiedyś sobie jeszcze się tym zajmiemy, mam wrażenie, trochę głębiej, generalnie deskami. Natomiast to jest jakby pozycja taka tego ćwiczenia dzisiaj podstawowa. Jeśli to jest dla Ciebie już duży wysiłek, to ćwiczenie powtórz w trzech seriach z odpoczynkiem pomiędzy seriami i w tyle czasu, ile Ci się uda. Natomiast jeśli czujesz się na siłach, to dołóżmy jeszcze do tego ćwiczenia następujący ruch. Pozycja wyjściowa ta sama, ale nogę sobie sięgamy nogą do przeciwległego łokcia na przemian. Jedna, druga, jedna, druga. Przyciągamy mocno, tak jakbyśmy chcieli aż dotknąć do łokcia. Nie wiem, ile zrobiłem, ale zróbcie po 10 na każdą stronę i powtórzcie tak, żeby były przynajmniej 3 serie tego ćwiczenia. Moi drodzy, znamy już wszystkie 3 ćwiczenia, z których będzie się składało nasze wyzwanie kondycyjne. Mamy jeszcze dobrze ponad miesiąc czasu, więc spokojnie się przygotowujemy. Na dzisiejszym treningu zrobimy sobie 2 z tych 3 ćwiczeń, mianowicie przysiady i pajacyki bez podskoków. I w sumie wykonamy... I w sumie wykonamy 15 przysiadów i 30 pajacyków, tyle że na przemian. Czyli 5 przysiadów, 10 pajacyków, 5 przysiadów, 10 pajacyków, 5 przysiadów, 10 pajacyków i mamy to. Do dzieła. Ćwiczenie rozciągające, które chciałbym, żeby znalazło się w dzisiejszym treningu, to na pewno dobrze Wam znana, bardzo wygodna pozycja rozciągania tułowia i mięśni ramion w opadzie i swobodnym zwisie na kijach. Natomiast chciałbym, żebyśmy dołożyli do tego ćwiczenia oddychanie i w momencie, kiedy już chwilę sobie na kijach powisimy, to dołóż wdech połączony z wykonaniem kociego grzbietu i wydech z wypychaniem klatki piersiowej jak najmocniej w dół. I druga część, czy też trzecia część, opcja tego ćwiczenia, to z kolei przekładamy sobie cały ciężar tułowia na jedną wyprostowaną rękę, pchamy nią daleko do przodu, ciężar tułowia przenosimy na to wyprostowane ramię, tak żebyś poczuł, że całe ramię i bok tułowia się rozciąga. Aby zintensyfikować to ćwiczenie, po jakimś czasie spróbuj skręcić leciutko tułów i podążyć wzrokiem do nieba.
Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy trening. Mam nadzieję, że będzie Wam się dobrze trenowało. Czekam oczywiście na komentarze i zdjęcia z Waszych treningów. Ja teraz już uciekam, bo jestem totalnie w niedoczasie. Biegnę po dziecko do przedszkola. Bawcie się dobrze, trenujcie. Widzimy się już za chwilę na kolejnym treningu. Do zobaczenia. Cześć.